KPS Krabbełchatów zorganizowała konferencję tematyczną marketing sportowy w piłce siatkowej i właśnie my jako pierwsi chcieliśmy pokazać, jak to jest robione u nas. Oczywiście nie zdradziliśmy wszystkich tajemnic i tego, co robimy, bo przecież też na tym polega marketing, żeby wyprzedzać konkurencję i być oryginalnym. Natomiast chcieliśmy pokazać główne, klasyczne założenia, którymi się kierujemy, a tak naprawdę czasem pracowitość, sumienność i realizowanie wszystkich ustaleń, czy to ze sponsorami, czy to z innymi partnerami, tak naprawdę może wpłynąć na efektywność. Są tak jakby trzy zasady. Pierwsza zasada to jest kibic, czyli nastawienie się na kibica, na organizację widowiska, na naukę, na edukację, na propagowanie kulturalnego zachowania na trybunach. Zrobienie z tego tak naprawdę święta, siatkarskiego święta. Drugą zasadą to jest przestrzeganie, tak jak wcześniej wspominałem, wszystkich założeń zarówno ze sponsorami, jak i z podmiotami. Wykonywanie swojej pracy jak najlepiej na rzecz innych, bo tak naprawdę marketing to jest wykonywanie pracy na rzecz innych, ci, którzy inwestują w klub, ci, którzy przychodzą na mecze i ci, którzy zarządzają. A trzecią to chyba to właśnie ta kreatywność i oryginalność, bo bez niej, bez pomysłów, bez ciągłego rozwoju i braku poprzestawania na już jakichś sukcesach, można się wyróżnić i realizować strategie, realizować cele. Dlatego między innymi ten znak, zakaz zatrzymywania się, który obowiązywał u nas w klubie tak naprawdę chyba do tej pory, jeśli chodzi o drużynę sportową. My jako dział marketingu odbieramy też go do siebie. Wiele rzeczy już zostało zrealizowanych w naszym klubie, a jednak cały czas chcemy coraz więcej i wymyślamy, realizujemy nowy projekt. Polska Grupa Energetyczna jest już ponad 10 lat z klubem i warto to zaznaczyć, że to nie jest umowa bez końca. Co jakiś okres ta umowa jest przedłużana i tylko od naszej pracy, od naszych działań zależy ta efektywność i skuteczność sponsora strategicznego. Na koniec każdego roku, wręcz każdego miesiąca musimy wykazać, że te pieniądze, które przeznacza sponsor, bo wiadomo, że mówimy tu o wsparciu głównie finansowym, są wydawane dobrze. I jeśli sponsor wie, że jest sens, to angażuje się nie tylko w sponsoring, ale również w inne akcje, czy to zlot kibiców, ogólnopolskie zlot kibiców PGS Krabbełchatów, coś niezwiązane do końca z drużyną, czy między innymi w ten projekt, gdzie bardzo się spodobała naszemu sponsorowi cała inicjatywa. Wszystkie pomysły także konsultujemy z przedstawicielami naszego sponsora, sponsorów, bo to warto podkreślić. I nie było jeszcze pomysłu, który zostałby odrzucony. Oczywiście dochodzi do różnych rozmów, konsultacji, wskazówek, bo to też jest ważne, że sponsor nam udziela różnych wskazówek, ale idziemy tą samą drogą, tak jak wspomniałem podczas prezentacji, jest ten zachowany ten efekt synergii, czyli są cztery czynniki, które dotyczą zarówno klubu, jak i sponsorów, gdzie idziemy w tym samym kierunku, że nie rozmijamy się albo na koniec danego okresu, czyli tu mamy na myśli sezon sportowy, sponsor nie stwierdza, że jednak chodziło o coś innego jemu i kończy tą współpracę. To jest niezwykle dynamicznie rozwijający się gałąź działalności, ten marketing sportowy. I tutaj na przykład w przypadku Bełchatowa jest to taki wzorcowy projekt prowadzony, który wychodzi daleko, daleko poza Bełchatów, bo jak i organizacja meczów w Łodzi, dostępność gadżetów w całym kraju. Chyba to jest jeden z najliczniejszych klubów kibica spoza miasta, także no, to nie dzieje się przypadkiem. To nie dzieje się tylko, oczywiście zasługa bardzo dobrej gry ze zespołu, ale również tych różnych działań, które się tutaj odbywają. No tak jak Bełchatów, no wzorcowy klub, tak, jeżeli chodzi o sport, a teraz chodzi o ten czynnik też marketingu sportowego. Tak jak mówię, jest klub, który wyszedł z Bełchatowa, który, że tak powiem, otworzył serca w Łodzi i stał się chyba liderem takiego województwa łódzkiego w ogóle w sporcie. Tym bardziej, że jest bardzo dobrze kojarzony przez kibiców. To, że może posiadał gwiazdy sportowe, to, że tu zawsze się odbywało dużo, dużo wydarzeń i to się okazuje, że to jest skuteczne. Przyszły rok jest no, wyjątkowy tak, dla polskiej siatkówki. Jest niezwykle, niezwykle trudny.
No i, ale myślę, że bardzo ciekawe dla kibiców, bo będzie możliwość obejrzenia no, multu meczów z udziałem reprezentacji Polski, bo zaczynamy w maju kwalifikacjami do Mistrzostw Europy, następnie Liga Światowa w 6 miastach naszego kraju, w tych, których zostaną, odbędą się Mistrzostwa Świata, no i od 30 sierpnia Mistrzostwa i to najprawdopodobniej w 7 miastach z udziałem reprezentacji Polski. No, rok no, wyjątkowy, trudny, no, Mistrzostwa Świata u siebie, u nas jest to nasza impreza, od której się przygotowujemy już 6 lat, także, no, jesteśmy, powiem szczerze, lekko tak zestremowani, ale, niezwykle zmobilizowani, żeby to wyszło wszystko dobrze. Myślę, że polskie kluby są liderami w organizacji imprez międzynarodowych. Nie bez powodu jest powiedziane, że polskie imprezy są tak dobre ze względu na najlepszych kibiców na świecie. One ewoluują oczywiście każdego dnia, każdego roku, natomiast myślę, że marketing w Polsce jest na naprawdę bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie. Myślę, że jest wiele klubów i plus Ligi i Orlen Ligi, które organizują wszystkie imprezy na najwyższym poziomie, nie tylko europejskie, ale również rozgrywki plus Ligi i Orlen Ligi. Ale myślę, że Skra jest w tej czołówce. Marketing odgrywa niezwykle ważną rolę i ta wiedza marketingowa, bo nie zawsze można, kluby mogą sobie pozwolić na służby marketingowe, natomiast jeśli prezes, osoby pracujące mają pojęcie o tym, jak komunikować z kibicami, jak do nich dotrzeć, do konsumenta, jak sprzedać ten produkt, a przede wszystkim, myślę, to się często pojawiało podczas dzisiejszego spotkania, zadbać o markę sportową, o jej jakość, o skojarzenia, o wizerunek, bo to ma wpływ na pozyskiwanie sponsorów i to koło tak się zamyka, bo jak jest zainteresowanie sponsorów, jest więcej kibiców, są media, i tak naprawdę każdy jest zależny od siebie. Siatkówka jak najbardziej od wielu lat się rozwija. Myślę, że też nie ma co ukrywać dzięki profesjonalnej lidze, która trzyma jednak w pewnych ryzach siatkówkę. Zresztą siatkówka jest ciekawym programem sponsorskim związanym z Plusem, z marką Plus. Teraz doszła jeszcze marka Orlen, gdzie jednak te pieniądze, te nakłady w dużej mierze w pewnym okresie przejął Plus i wykreował produkty i zapotrzebowanie na siatkówkę, bo pewnie siatkówka w klubach by się tak nie rozwinęła, jak nie byłoby produktu silnego reprezentacyjnego, prawda? To jest też ewenement na skalę Europy, jeśli chodzi o wychowanie konsumenta, o przygotowanie. Także myślę, że tu w wielu obszarach siatkówka jest zdecydowanie przed piłką nożną. Chociaż tą piłkę nożną należy troszkę wydzielić poza, bo to jest jednak produkt globalny. W siatkówce nie mamy marek globalnych klubów sportowych, a te marki nazwisk zawodników grają tak naprawdę w Polsce. Także można powiedzieć, że te zaraz może Skra, co pokazały ostatnie wyprawy też na Ligę Mistrzów, czy na jakieś dodatkowe puchary do krajów bardzo odległych, może stać się taką marką, może nawet globalną, a przynajmniej oddziaływającą na Polskę, bo to też jest pomysł, do którego zmierza właśnie klub. To nie jest sposób wymyślić coś, ale to trzeba jeszcze biznesowo ubrać, tak? No bo nie zrobimy jakiegoś projektu, nie wiem, telewizji internetowej, skoro klub ma to dokładać, tak? A więc należy wyjść od modelu biznesowego, jak chcemy to robić i później zastanowić się, czy rzeczywiście mi to się sprawdzi w działalności. Także myślę, że do tego bym zachęcał inne kluby, aby nie porywały się na pomysł, który ktoś inny wdrożył, czy taka troszkę chora, niezdrowa konkurencja, tylko zastanowiły się, jak można zbudować ciekawy pomysł i obudować tak, żeby to przyniosło zyski, bo marketing jest po to, bo o tym nie zapominajmy. Gdzieś o tym mówimy zawsze na końcu, ale przecież działalność marketingowa ma przynieść zyski. Wzrost sprzedaży biletów, wzrost oglądalności, wzrost nowych umów sponsorskich. Menadżera spraw marketingu jak najbardziej można rozliczyć po sezonie. Wydaje mi się, że siatkówka jest taką dyscypliną troszkę niezależną, nie rywalizującą aż tak na ostro z innymi dyscyplinami sportu, czyli taka analiza konkurencji i przekraczanie pewnych granic. Wyjdźmy z województwa, idźmy do dużego miasta. Przecież teraz już każdy uznaje za pewnik rozgrywanie meczów w Łodzi, tak? No cofnijmy się jeszcze kilka lat temu, jakby ktoś powiedział kibicowi z Bełchatowa, że ma jechać do nowej, nowoczesnej, na poziomie europejskiej hali, to by pewnie w to nie uwierzył, a więc powstają obiekty sportowe, które umożliwiają mecze pokazowe. Tak? Tutaj myślę, że jakby miał wyróżnić jakieś działanie, zwłaszcza tutaj też z Skry Bełchatów, to przekraczanie granic. Nie mówię tylko o Londynie, bo tam rzeczywiście jest pewnie jakieś pole do popisu, ale myślę, że to główny zabieg też taki wizerunkowy. Natomiast pojawianie się w dużych miejscowościach, analizowanie konsumenta poprzez Facebooka, który geograficznie idealnie daje informacje o pokryciu, skąd i osoby się interesują. Także często nawet nie trzeba robić jakichś szczegółowych badań, żeby zobaczyć, skąd osoby wiedzą o danym klubie. No i teraz bardzo ciekawe wyzwanie, myślę, że też książkowe, praktyczne, naukowe, zobaczymy, czyli wizytacja w kilku miastach wojewódzkich. Pewnie gdyby nie firma PGE, no siatkówka nie rozwijałaby się tutaj, tak? To jest pewna odpowiedzialność społeczna, pewne inwestowanie, ale wiemy, że z roku na rok to się może zmienić, tak? Przykład, myślę, że też zmian właścicielskich w Plusie,
być może miało wpływ na to, że Plus nie jest już taką tylko dominującą marką. Ja myślę, że Związek też zdawał sobie sprawę, czy Liga Profesjonalna, że skupienie się tylko wokół jednej marki może być docelowo niebezpieczne. A więc możemy zachwalać, ale wydaje mi się, że takim celem stojącym przed każdym klubem sportowym w naszym kraju powinien być model biznesowy. A więc jeśli mi wypada któraś źródło finansowania, sponsor główny, sponsor partner, mogę w to miejsce zapewnić i mogę funkcjonować, mogę przeżyć, tak? Natomiast zbyt często docierają informacje z różnych dyscyplin sportu, myślę, że w ostatnim okresie nawet bardzo często, o upadku klubów, o tym, że wycofał się sponsor, no to ja staram się gdzieś tam grać w innej lidze. Myślę, że mamy może 2-3 kluby w Polsce, które stworzyły modele biznesowe i uniezależniły się od jednego źródła finansowania. No ja mogę powiedzieć brutalnie, siatkarz to jest produkt, tak? Taka historia też w jednym z klubów siatkarskich, tu już nie wymieniając nazwy, gdzie siatkarki powiedziały, że nie zgodzą się na umieszczenie reklamy na pupie, tak? Mówiąc wprost, no z całym szacunkiem, ale w tym aspekcie one nie mogą mieć wiele do powiedzenia, no bo to jest jednak, one stanowią też pewien produkt, akurat firma może uznaje, że pojawienie się nad w tym miejscu sprawi, że będzie lepiej zauważona, że zwiększy swoją sprzedaż produktów. No i sportowiec, to się zmieniło właśnie, sportowiec i nie zawsze sportowcy potrafią to zrozumieć. I tu kolejne wyzwanie przed marketingiem sportowym, czyli budowanie relacji wewnątrz klubu, między działem marketingu a działem sportu. Czasami, jak słyszę też wypowiedzi, no tylko w Polsce się pojawiające, że poprzez to, że zawodnik był na jakiejś akcji marketingowej, drużyna przegrała mecz, tak? No to jest totalna bzdura, bo wystarczy powiedzieć, że w lidze angielskiej zawodnicy pojawiają się na lekcjach o podatkach, tak? Bo podatki są najważniejsze i dziecko lepiej zapamięta, jak mu powie to jego ulubiony zawodnik, a więc ta działalność społeczna w wielu klubach już funkcjonuje, nie zawsze jest uporządkowana i ma pani rację, no, siatkarze są bardzo dobrzy, no, bardzo ważni, niektórzy stanowią o sile marki, natomiast siatkówka też pokazuje, że chyba podobnie jak w piłce nożnej, w innych dyscyplinach będzie brakowało takich twarzy identyfikowanych z jednym klubem. To przechodzenie między klubami, siła rosyjskich też klubów, nie tylko włoskich, sprawi, że jednak to przywiązanie będzie schodziło na drugi plan, a sytuacje też wizerunkowe ostatnich lat pokazują, że siatkarz też liczy pieniądze, tak? Tak kiedyś zestawiano, że piłkarz więcej zarabia, jest tym w cudzysłowie, tak, nieco gorszym. Sytuacje związane z ubieganiem się o dodatkowe pieniądze od sponsora, za wizerunek i tak dalej, oni też są świadomi, natomiast trzeba mieć tam gdzieś trochę też wyczucie taktu.